Ach, zapomnij. Najwidoczniej on tego nie widzi. Czy może on jest gdzieś... A może na piętrze? Skoro to kumpel Juana. Nie, nie ma go tutaj. No dobra, gdzie jest Hank? By nie przedłużać, pozwólcie mi wrócić, widzowie, kiedy już tego się dowiem. Tak jest, nie znalazłem Hanka, ale pozwólcie mi pokazać, gdzie się ukrywa prawdopodobnie ostatni łupieżca. Nie, nie w bazie. Nie było tam żadnego tajnego przejścia, także... Nic z tych rzeczy. Nie, ten łupieżca nie schował się także za żadną barykadą, nie uciekał. Mianowicie, ostatni łupieżca jest tutaj. Tak jest. Właśnie tak, tutaj był ostatni łupieżca. Nie mam zielonego pojęcia, jak mógł przejść przez tych strażników. Każdą bramę, każdej bramy pilnują strażnicy. Brak mi słów, widzowie. Brak mi słów. W każdym razie mogę wam teraz pokazać, jak działa filtr językowy Fall Tactics. Tak jest, już nikt wam nie zagraża. Bądźcie szczęśliwi. Mi jeszcze został do znalezienia Hank. A my pogadajmy z Louisem. No, widzę, że nie marnujecie czasu. Nie będę wam zawracał niepotrzebnych głów. No, reszta jest nieistotna. Nie marnuję. On widzi, że no, tak, tak, bla, bla, bla. On widzi, że nie z... zdobyłem? Wszystkie? Nie muszę szukać Hanka? No dobra. W każdym razie... Tak, nie marnujemy czasu, ale wczytajmy. Zobaczmy, co ma powiedzenia. Co ma do powiedzenia burmistrz Louis, kiedy mówi po męsku. Kolejne lata świetlne minęły, zanim wczytało. Tym razem. Wyłączmy filtr języka. Jesteśmy mężczyznami. No, bez żadnej urazy dla tej płci żeńskiej, która prawdopodobnie i tak nie ogląda tych serii, zagrajmy, ale to nic. Tak, pogadajmy jak mężczyzny. Tam jest łupieżca. Nie, nie ma żadnego łupieżca. No, widzę, że się nie opierdalacie. Tak jest, to jest po męsku. Nie będę wam zawracał niepotrzebnie głowy. Nie wiem czemu, ale bawi mnie to w jakiś sposób. Nie będę tęsknił za tym złomem. A nasze miasto nie potrzebuje więcej pomocy. Jak to? Tylko pamiętajcie, nie zamierzamy oddawać bractwu całej naszej młodzieży i żywności. Ten burmistrz najwidoczniej nie chce zostać naszą marionetką. Właśnie tak. 5 minut. Ale mam nadzieję, że zostawicie nas w spokoju. Ha, jasne. Życzę powodzenia bractwu, cokolwiek zamierza zrobić. Ta-da! Udało ci się zdobyć część robota. Wróć na pozycje wyjściowe, aby zakończyć misję. W porządku, najwidoczniej zdobyłem wszystkie części robota, a ten Hank... Kimkolwiek on jest lub był, nie występuje w tej grze. No dobra. W każdym razie to już koniec tej misji. Może, nie wiem, może Hank po prostu zabrał ten tułów, który zdobyliśmy w bazie łupieżców. No, nie miał tyle szczęścia i łupieżcy zabili go i zabrali część. Jeszcze strzywacz. Dziękuję. Tak jest, mamy głowę. W ogóle jak wygląda głowa? Ciekawi mnie to.
bo wygląda no niezbyt imponująco, ale tak właśnie będą wyglądać androidy. Od razu powiem. Kida Bilecz czoł Silicon. No, mam nadzieję, że nie Silicon panny Anderson. No, w każdym razie. No dobrze, koniec misji. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny z... Koniec pod tytułem mówię, że kończę misję, a tak naprawdę ochrzają cię w raporcie. Świetna robota, żołnierzu. Dzięki. Części robota, które przynieśliście, pasują do urządzenia zdobytego w obozie bandytów w Rockfell. Ktoś pamiętał jeszcze, kto tam zdobyliśmy? Skrybowie je badają. Kiedy zrozumiemy, jak działają, będziemy mogli łatwiej je pokonać. Prawdopodobnie. Wstępne analizy wykazały, że robot był uszkodzony po wcześniejszym starciu z supermutantami. Czyli pewnie to był ten robot, o którym mówił nam umierający mutant w bazie Gomorina. Zeschnięta krew mutanta, którą znaleźliśmy w szczątkach maszyny. Super. Kolejne badania pozwoliły ustalić, że uszkodzony układ zasilania przegrzał się, co doprowadziło do eksplozji. Sprawny robot tej klasy mógłby zmieść z powierzchni 10 takich wiosek, nie przecierając sobie nawet uszczelki. Bez głównego badania nie uda nam się utrzymać na chodzie wszystkich pojazdów. Dlatego w przyszłych misjach nie będziesz mieć pełnego wyboru pojazdów. Musisz sobie jakoś poradzić. Zapomniałem zwerbować jeszcze tej Cassie czy kogoś tam. O, ran. No cóż, to już mniej mi obchodzi, ponieważ pojazdy tutaj mają naprawdę marginalne znaczenie. Czego nie będę mógł wybierać? Tu jest jeszcze bodaj czołg, o ile dobrze pamiętam. Ale tak nie używa się go w misjach. Jedynie dojeżdża się na miejsce oraz podczas losowych potyczek. Nie jestem pewien, czy po prostu można wrócić do tej planszy i z powrotem zwerbować naszego mechanika. A nie obchodzi mnie to naprawdę. Mamy poziom, mamy nieco broni energetycznych i niestety mało amunicji. Ale tak, to by było na tyle w tej sesji. Zagrajmy w Fallout Tactics. W następnej, no cóż, zobaczymy, co czeka nas dalej. Prawdopodobnie pierwsze starcie z androidami. To był Lavoscore. Mam nadzieję, że wam wszystkim podobała się ta sesja. I zapraszam na następną. Życzę miłego dnia.